Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku szybki trip po mojej i działkach również sąsiadów. Przebiegniemy tutaj dookoła, zobaczymy co nowego urosło, kto z nas jest lepszy, czy zasilanie dało duże rezultaty i kto będzie miał najpiękniejszą działkę w tym roku. Te pytania już się od samej wiosny nasuwają, bo nie ma nic gorszego jak mieć najgorszą działkę na ogródkach ROT. No, w to my to się nie bawimy. Ja tutaj właśnie dokładam wszelkich starań, żeby rośliny pięknie rosły. I właśnie widzę, że dzięki temu ostatniemu nawożeniu rośliny przepięknie rosną. Jest piękna zieleń. Słuchajcie, jeszcze nie ma takich obfitych kwiatów, które mógłbym wam pokazać, bo jeszcze, o tak, rododendrony jeszcze za wcześnie. Azalie jeszcze troszeczkę za wcześnie. Te hortensje troszeczkę za wcześnie. No ale już są tutaj wszystkie kwiaty cebulowe wybiły, już pięknie kwitną, a więc za chwilę zaraz pokażę wam to wszystko, jak pięknie już wiosna nas wita. No tamten zakącik, tak jak wspominałem, to miał być zakącik taki kwietny, taka łąka, kwietna polana i w zasadzie się udał, a więc pokażę wam troszeczkę niżej, żebyście też mogli zobaczyć, jak pięknie to wszystko wygląda, jak pięknie szafirki rosną. A więc zaczynamy. Tutaj na pierwszym tle są hiacynty, przepięknie kwitną, troszeczkę się pokładają, ale to nic, słuchajcie, przepiękne kwiaty, nasadzone zostały grupowo, bo tak uważam, że tak najlepiej wyglądają. Dalej, tutaj są piwonie, dalej są różnego typu tulipany, które już w zasadzie budzą się również do kwitnienia. Tutaj jest cała mieszanka różnych hiacyntów, tutaj są liliowce, tutaj są, już widzę, maki się budzą do życia, gdzieś tam poprzeplatane są lilie, nawet takie malutkie, czosnek ozdobny, czyli jest naprawdę troszeczkę tych roślin. O tutaj proszę bardzo, wśród goryczki, o tam jest goryczka, a wśród goryczki hiacynty żółte i takie bordowe. Tutaj są przepiękne szafirki, ale spójrzcie, jakie one mają zupełnie inne liście. Takie przepiękne szafirki są tutaj. Tutaj dalej są tulipany, hiacynty i tutaj mnóstwo tulipanów. Te tulipany jak się zazielenią na tle tych chwastów, słuchajcie, to będzie przepięknie wyglądało, bo tutaj jest ta goryczka, troszeczkę jest trawy, a więc one się wybiją, takie piękne, duże kwiaty kolorowe. Będzie naprawdę bajecznie. Spójrzcie nawet z tej strony, tak patrząc, ja uwielbiam właśnie taki klimat. I niech nikt mi nie mówi, że to jest zaniedbana działka. Owszem, może i trochę zaniedbana, ale właśnie tak ma być, bo to jest moja działka i ona ma tak właśnie dosłownie wyglądać. Tutaj na tej krateczce w zeszłym roku były posadzone takie bardzo, bardzo niziutkie powojniki. I spójrzcie proszę, one już przepięknie wyrastają, będą miały nowe pąki. O, zobaczcie tutaj proszę. Piękne powojniki. Czyli możemy w tym roku liczyć, że nam ten tą instalację oplotą i będą pięknie kwitły. Przechodząc dalej, mamy tutaj właśnie celowo, tak posadziłem takie hiacynty przy samej ścieżce, słuchajcie, spójrzcie, tam jest ścieżka, a tutaj tak bardzo fajnie to wygląda, bo jest w takim bardzo bliskim kontakcie, jak idę, no ten zapach przepięknie zalatuje, roznosi się. No, słuchajcie, to jest po prostu obłędne. I spójrzcie proszę, jak te roślinki przepięknie się sobą komponują. Nie ma po prostu złej kompozycji. Wszystko wygląda bajecznie. O, tutaj już przepięknie orliki rosną. Większość z was zna te orliki, one bardzo takie delikatne są, ale spójrzcie, ile ich tu jest. Z roku na rok będzie coraz ich więcej. Jestem z tego bardzo dumny. Tutaj są maki, w zeszłym roku wysadzone zresztą były. Tutaj jakaś odmiana tulipanów. No słuchajcie, jest tego naprawdę bardzo dużo.
i jak widać z roku na rok będzie przybywało tego więcej, z czego się ogromnie cieszę. A te wszystkie piękne tulipany i krokusy, te wszystkie tak zwane cebulowe, dostałem w zeszłym roku od Państwa Legutko, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Państwo Legutko ukwiecili mój ogród po prostu. Spójrzcie proszę. Tutaj też kolejne odmiany tulipanów. Ja przyznam szczerze, że nawet nie wiem, co to są za odmiany tulipanów, ale każde są inne. Spójrzcie, proszę. Rośliny cebulowe, nazwijmy je tak. Tutaj kolejne są czosnki. Zobaczcie, czosnek tak wygląda. Tutaj jest posadzony czosnek. No, można, słuchajcie, tu jest liliowiec posadzony. Można zwariować. O, tutaj będą tulipany. Takie pełne, spójrzcie. Bajka. Jak ja się cieszę, kochani. No i ten cudowny wiejski zagonek. Spójrzcie proszę, jak on przepięknie wygląda. Jakie to są piękne kolory. Spójrzcie proszę, z tygodnia na tydzień wygląda to coraz bardziej obficie. Nawet z takich malutkich tulipaników będą przepiękne, przepiękne kwiaty. Orliki. Jest po prostu... Tylko odliczam dni, aż będzie ciepło i to wszystko pięknie zakwitnie. I może wy mi podpowiecie, co mam zrobić. Spójrzcie proszę, tutaj jest taki jeden rozchodnik okazały, drugi i trzeci. I on jest troszeczkę w takim cieniu. Spójrzcie proszę, tutaj jest magnolia, tutaj są lilaki wyżej. I przyznam szczerze, że nie wiem, co mam zrobić. Czy je po prostu przesadzić, czy tak niech tak zostaną. One bardzo ładnie rosną, bardzo ładnie się rozkrzewiają, ale później jak już się robi strasznie cień, to nie mają takich przepięknych kwiatostanów. No, w tym roku zostało tutaj dosyć dużo gałęzi ściętych, a więc cały czas mam dylemat, czy go po prostu przesadzać w inne miejsce, czy zostawić, bo tutaj bardzo dobrze one wyglądają, bardzo dobrze się komponują i może w momencie, kiedy zostały gałęzie wycięte, to będzie im po prostu łatwiej tutaj rosnąć. No, jak myślicie? Może mi doradzicie coś sensownego. I jeszcze jedną rzecz, którą muszę wam pokazać. Tutaj za domkiem się znajduje, czyli w tym miejscu w zeszłym roku był warzywnik. Zostały rośliny posprzątane, natomiast ziemia nie została przekopana. Dopiero się zabieramy za jakiś czas. Tutaj rosły nawet z dużym sukcesem pomidory, dynie i jakieś inne warzywa. Słuchajcie, ale z czego jestem najbardziej dumny? Lubczyk. Kupiłem go sobie od takiej starszej pani na hali mirowskiej. Takie dwa małe krzaczki, słuchajcie, w tym roku już naprawdę przepięknie, przepięknie z dużą siłą rośnie, czyli będę miał piękny lubczyk do robienia, do zup, o tak, czy do rosołów. Tutaj taki szczypior siedmiolatka też jest, daje radę, tylko trzeba tu ładnie oczyścić teraz już, żeby nie wchodziło, to nam nie popsuło. No i tutaj mój ulubiony rabarbar, co prawda nie jest jakiś wielki okazały, bo to jest dopiero jeden młody krzak, no ale myślę, że tam do jakiegoś placka drożdżowego z rabarbarem będzie jak znalazł, a więc naprawdę jeszcze tutaj kilka krzaków, właśnie tutaj jeden, tutaj kilka krzaków i zrobię sobie takie poletko rabarbarowe, będzie naprawdę fajnie. No a tutaj będzie po prostu pole pomidorowe, wzdłuż domku mam plan zrobić te wszystkie warzywa, tylko wszystkie zioła, czyli mięty, melisy, one tak ładnie wypełnią tą nawet brzydką lukę, którą niestety technicznie domek musi tak być na takich legarach. No to tam sobie ładnie to wszystko zagospodarujemy. Tutaj myślałem, o tutaj jest już jedna roślina, czyli melisa. I tak myślałem, żeby taki ładny rząd tych wszystkich melis dać sobie tutaj pod domkiem, żeby było im cieplutko i żeby się ładnie tutaj rozkrzewiały, a później będziemy sobie je zrywać na różnego typu herbatki. No i właśnie tak jak tutaj mówiłem, ten rozchodnik tutaj. No sam mam już dylemat, nie wiem. To są właśnie te dylematy.
A tak, kochani, no co powiem wam, no ogród zaczyna naprawdę wyglądać, zaczyna nabierać barw, wszystko się budzi do życia, jest naprawdę fajnie, jest dzisiaj owszem bardzo zimno, choćbym bardzo, bardzo chciał popracować sobie w ogrodzie, no niestety nie da rady, no ale widzę, że rośliny z dnia na dzień naprawdę rosną fantastycznie i to mnie najbardziej cieszy, a jak będzie kilka dni ciepła, no to będziemy sobie później tutaj przychodzić, relaksować się, bo tę część też mam zamiar zagospodarować tak, maksymalnie ją wykorzystać, bo działka duża, a niestety z tych zakamarków się nie korzysta, tylko dlatego, że nie można tutaj przejść, nie ma pomysłu i tak dalej. No ale tak jak już kiedyś wam wspominałem, nie od razu Rzym zbudowano. Trzeba troszeczkę uzbroić się w cierpliwość i robić to po prostu etapami. No, chyba że ktoś ma firmę, która przyjdzie i w ciągu kilku miesięcy zrobi po prostu wszystko od podstaw. No ale ja akurat jestem troszeczkę inną osobą i sprawia mi robienie, w ogóle praca w ogrodzie sprawia mi ogromną radość i powoduje, że się odstresowuję i zapominam o swoich wszystkich lękach, troskach, o nieprzyjemnych sytuacjach, a więc myślę, że tej pracy będzie tutaj non-stop. Tutaj jest następna, zupełnie w innym stylu. Duże juki, duże cyprysy, jakaś posadzona, jakiś świerk. No słuchajcie, powiem wam tak, ile ludzi, tyle pomysłów na działki. Każda z nich jest wyjątkowa, każda z nich jest inna. One są przede wszystkim oryginalne, bo nie pochodzą od jednej sztampy. Jest tutaj mnóstwo roślin, a na takiej działce, słuchajcie, tam jak jest ciepło, to jest mnóstwo owadów, mnóstwo motyli, mnóstwo zapylaczy, małych gryzoni. Jest to coś naprawdę wyjątkowego, no bo spójrzcie, ona jest po prostu dzika, ona jest zaniedbana, tu nikt nie przychodzi, widać tutaj troszeczkę ktoś pograbił i dzięki temu te wszystkie owady mają swój dom, swoją przestrzeń, ptaki mogą gniazdować. No a zwracając uwagę na taką działkę, no na takiej działce, no to już w zasadzie nie ma gdzie się nawet biedronka schować tak naprawdę, więc jak naprawdę mówię, tutaj jest tak różnorodno, tak jest. Kiedyś ktoś powiedział, że tutaj jest jak od sasa do lasa. Kochani, za sprawą magicznej różdżki z działki przeniosłem się na skwer, który znajduje się nieopodal mojego domu i co chciałem wam pokazać? Przepiękne stokrotki, które w zasadzie rozpościelałem się po całym trawniku. Wygląda to obłędnie, przepięknie, przepięknie pachnie. Ja wiem, że zaraz ktoś z was powie, stokrotki to chwast, nie chcę stokrotek, nie chcę miszków lekarskich. Naturalnie, jeśli ktoś sobie nie życzy, to bardzo proszę. Ja jestem nadal za tą taką naturą. Słuchajcie, tu jest tak bajecznie, a więc muszę wam to pokazać. No i spójrzcie, stokrotkowe pole w całej okazałości. Wygląda to naprawdę przepięknie. No teraz już jest dosyć późno i one już się podomykały, ale można sobie wyobrazić, jak one pięknie wyglądają w pełni słońca. Słuchajcie, jak się rozwiną. Zapach jeszcze tutaj się wszędzie unosi. No coś fantastycznego. Słuchajcie, zazdroszczę tych stokrotek. Spójrzcie, proszę, jak one przepięknie wyglądają. Są bajeczne. Ja chcę takie w ogrodzie. Słuchajcie, czy ktoś ma pomysł, jak mieć takie pole stokrotkowe? Pewnie posadzić stokrotki i poczekać, aż się rozsieją po całym trawniku. Kochani, wychodzi na to, że jestem romantykiem, bo te stokrotki mnie tak rozczuliły, że koniecznie chciałem wam je pokazać. No i z tego pięknego pola stokrotkowego dzisiaj już się z wami żegnam. Życzę wam przyjemnego wieczoru i wszystkiego dobrego. W końcu mamy w pełni lato i będziemy mogli się cieszyć wszystkimi kolorami tęczy. Pozdrawiam was, wszystkiego dobrego.